Witam na moim kanale. Dziś powolutku robimy wróżby dla wszystkich znaków zodiaku na lato. Nie martwcie się, wszystkie znaki zodiaku do lata uda nam się. Mam nadzieję, że wszystkie znaki zodiaku do lata będą. A dzisiaj do jakiego znaku powróżymy? Dzisiaj powróżymy dla wodnika. Więc wodniki, co was czeka na lato? Zaraz się przekonamy. Lewą ręką na trzy kubki. I ten większy układ krzyż celtycki. On zawsze daje taki pełniejszy wgląd w sytuację. Tutaj jest kobieta, siódemka monet. Czyli jest kobieta, która stoi pod drzewem, z którego lecą pieniądze. Więc wodniki, to będzie dobry moment finansowy. Jeżeli jesteście kobietami, to dla was będzie dobry czas, jeśli chodzi o finanse. Jeżeli jesteście facetami, to spotkacie jakąś dziewczynę z kasą, której te pieniądze lecą jak gdyby z nieba, więc to daje taki pełen luz wakacyjny, bo te pieniądze jakby będą. Być może tutaj jest piątka mieczy, która oznacza jakieś takie czy walkę, czy takie troszeczkę stanie obok walki, więc my w tej walce nie będziemy uczestniczyć, ale obok coś się tam może stać. Tutaj jest, jeśli chodzi o przeszłość, tutaj jest królowa mieczy, to jeszcze odwrócona, czyli jakaś kobieta jest na nas zła, może troszeczkę knuć pod nami, ale nie mamy się co obawiać. I kobieta, i mężczyzna, bo tutaj jest i giemek mieczy, i królowa mieczy. To są te karty, które mówią o przeszłości, więc ktoś, czy jakaś para, jakieś małżeństwo, czy jakaś po prostu para coś knuje i coś tam w przeszłości nie była z nas zadowolona, ale spokojnie, damy sobie radę. Ta piątka mieczy oznacza, że oni nic złego nam nie zrobią, także jest nieźle. Być może jakiś facet nam w tym pomoże, ktoś młody, bo tutaj jest giermek kielichów, czyli ktoś młody, niedoświadczony, ale jednocześnie z dużym takim sercem, z dużymi takimi emocjami, i ta osoba nam wodniki pomoże w tym działaniu. Kończą się jakieś problemy finansowe, co było też w pierwszej karcie powiedziane, ale tutaj jest piątka monet odwrócona, czyli kończą się problemy jakieś z pracą. Często ta karta oznacza znalezienie nowej pracy, nowego zajęcia, może też dodatkowych źródeł dochodu. Królowa monet, też jakaś starsza kobieta pomoże nam z tą pracą, z tym dodatkowym zleceniem. Jeśli chodzi o towarzystwo na wakacje, to na pewno nas będzie rozbawiać, ponieważ giermek buław to jest ktoś taki wesoły, który lubi żartować. Tutaj jest taki właśnie młody facet, który nas będzie rozkręcał, cieszył, imprezował, bawił i wciągnie nas w jakąś wakacyjną przygodę. Będzie gorąco, bo tutaj jest as buław, który jest ogniem ognia. I tutaj właśnie przez tego faceta będzie ten anioł płomieni buszował w nas i nas gdzieś wciągał w jakieś rzeczy energetyczne. Czy to dla nas jest bezpieczne? Tak, ponieważ ten anioł nad nami będzie czuwał, więc nie bójmy się tego ognia. To będą naprawdę ogniste wakacje. I co? Dużo słońca, dużo ognia, dużo zabawy. Tego wam życzę na lato.